Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Cybertester. Dzisiaj trochę taki krótszy, myślę, odcinek, ale jakże ważny. Wiele osób z Was pyta i to się też te pytania powielają. Co chwilę tak naprawdę odpowiadam Wam to w wiadomościach prywatnych, to w komentarzach. Pytacie o różne rzeczy. Jaki olejek wybrać, co będzie dobry na to, na tamto. Czy lepiej wybrać ten surowy olejek, który jest i właśnie jaki jest taki olejek. Czy lepiej wybrać olejek destylowany. No i właśnie na to pytanie też, żeby nie musieć ciągle odpisywać na pytania tu i tam i gdzieś jeszcze, no to po prostu nagram dzisiaj ten odcinek i odpowiem Wam na to pytanie. Czyli czym różni się olejek surowy od olejku destylowanego? Jeżeli Ty też chcesz wiedzieć więcej na ten temat lub właśnie się zastanawiasz, który olejek wybrać, no to ten film jest dla Ciebie. Zaczynajmy! Odlecieć tak, odlecieć daleko za lasem, górami, rzeką, odlecieć i mieć wszystko gdzie. Okej, okay, dzisiaj powiem Wam, czym różni się olejek surowy od olejku destylowanego na przykładzie właśnie olejków od Canaba Organics. Canaba Organics ma dwa typy olejków, właśnie jeden destylowany i jest to w takich opakowaniach. W takim opakowaniu właśnie gold, żółtym, widzicie tutaj żółtą jakby kroplę, żółte logo i napis gold. Oznacza to, że jest to olejek destylowany. I drugi olejek to jest właśnie olejek surowy RAF, czyli zielona kropelka, zielone logo. Teraz przejdziemy do tego właśnie, czym różni się jeden olejek, jeden typ olejku od drugiego. Po pierwsze, co myślę większość osób wie, ale oczywiście też i nie wszyscy to wiedzą, bo też wiele osób po raz pierwszy się po prostu styka z tym olejkiem. Coraz więcej osób dowiaduje się w ogóle, że jest coś takiego jak olejek CBD i zastanawia się, jaki olejek wybrać, czy to właśnie na sen. To też zrobiłem o tym odcinek, na sen olejek to tutaj, możecie zobaczyć ten film. Czy też na jakieś poważniejsze schorzenia, czy to na Alzheimera, czy to na nerwice. No tych schorzeń jest trochę. Pierwszą taką główną rzeczą, jak można odróżnić olejek surowy od destylowanego, jest to, że olejek surowy jest barwy ciemnej, jest gorzki i jest to przede wszystkim olejek z zawartością chlorofilu. A ten olejek destylowany, czyli olejek najczęściej złocisty, różne kolory od odcienia żółtego mogą mieć dane olejki, jest destylowanym olejkiem i on już nie jest tak gorzki jak olejek ten ciemny, surowy, bo nie zawiera tego chlorofilu. Teraz Wam pokażę właśnie, jak wygląda olejek surowy, czyli jak wygląda ciemny olejek na przykładzie właśnie od Canaba Organics. Widzicie? Jest. Taki ciemny. Jest również bardzo gorzki i ostry przy przełknięciu. Nie pokażę Wam w tej chwili olejku destylowanego. On jest złocisty. Możecie zobaczyć go sobie w większości filmów, które tutaj są na kanale dotyczące właśnie tej marki Canaba Organics, bo po prostu mi się skończył. Został mi olejek właśnie na tą chwilę 5%, 10% końcówka i trochę jeszcze mam olejku 20% i wszystkie akurat są olejkami surowymi. Ja po prostu bardziej lubię olejki surowe, gdyż jak już to wiele razy zaznaczałem, olejki właśnie surowe mają więcej flawonoidów i więcej też właściwości zdrowotnych przez to, że w procesie destylacji nie zostały wytrącone te ważne substancje. Canaba Organics w procesie właśnie destylacji olejku destyluje ten olejek w procesie destylacji cienkowarstwowej. Na YouTubie myślę znajdziecie jakieś filmy też, jakbyście chcieli zobaczyć, jak ten proces cały normalnie przebiega.
procesie destylacji gubi się trochę substancji lotnych, które tak naprawdę odparowują w niższych temperaturach. Tutaj mówię o niektórych terpenach oraz niektórych właśnie flawonoidach. Czyli taki olejek destylowany jest troszkę uboższy. Ceny olejku destylowanego, jak i surowego są podobne. Jedni wolą po prostu olejek, który bardziej im przypada smakowo, bo nie jest taki właśnie gorzki. I tak naprawdę olejek destylowany, czyli ten złoty, w zupełności wystarczy, jeżeli macie problemy z zaśnięciem, jeżeli właśnie cierpicie na bezsenność, to na pewno ten olejek wam pomoże. Natomiast jeżeli macie właśnie jakieś poważniejsze schorzenia, takie jak na przykład stwardnienie rozsiane, no to tutaj już olejek surowy, niedestylowany, będzie znacznie lepszy. Też słyszałem właśnie, że pacjenci, którzy używają tego olejku surowego, tego niedestylowanego, ciemnego, właśnie bardziej sobie go chwalą przy cięższych schorzeniach, takich właśnie jak stwardnienie rozsiane, Alzheimer, czy na przykład Parkinson. Również wybierają go często osoby, które mają problemy z nerwicą. Dlaczego? Dlatego właśnie, że przez to, że ma więcej tych związków, które nie uchodzą w procesie destylacji, to ten olejek działa bardziej uspokajająco, rozluźniająco oraz przeciwlękowo. To by były tak naprawdę najważniejsze informacje, jakie musicie wiedzieć na temat tego właśnie, czym różni się olejek surowy od olejku destylowanego. Ceny są tutaj podobne, jeżeli chodzi właśnie o olejki Canaba Organics. Jeżeli to są wasze pierwsze zakupy, albo nie pierwsze i kolejne i tak dalej, no to możecie cały czas skorzystać z mojego kodu, który daje wam zniżkę 5% na hasło CBD Tester, pisane właśnie dużymi literami. Także zachęcam do spróbowania i olejku, i kodu. A jeżeli są to wasze dodatkowo właśnie pierwsze zakupy, to też jeżeli zarejestrujecie się w sklepie canabaorganics.store, no to możecie dostać też i 10% zniżki na pierwsze zakupy. I tutaj te dwie zniżki się razem sumują, także myślę, że dobra opcja. Olejek nie jest drogi, a też jak wykazały badania, które robiły wolne konopie ostatnio, możecie zobaczyć ten oto film, który ostatnio dodawałem, no to Canaba Organics naprawdę bardzo dobrze wypadło w tych badaniach. W badaniach zostały wzięte pod lupę, że tak to ujmę, 23 różne marki, które właśnie produkują czy też sprzedają olejki, i możecie zobaczyć, jak te olejki wypadły. Ta próba polegała na tym, że dwie próbki zostały wysłane do dwóch różnych laboratoriów, na przykładzie właśnie 23 różnych marek olejków. No i te informacje zwrotne z laboratoriów zostały zebrane w jedną całość, także macie tam informacje, ile i jakich związków znajduje się w danym olejku. Ile jest CBD, ile jest THC, ile jest CBN, CBG i innych związków właśnie, które znajdują się w takich olejkach. Które w ogóle takie olejki mają te związki w sobie? Bo zobaczcie, na przykład właśnie na podstawie olejku Canaba Organics, tutaj mam pudełko destylowane, no to w takim olejku zawiera się CBD, CBDA, CBN, CBG, CBDV, CBC oraz inne terpeny. No a w przypadku olejku surowego CBD, CBDA, CBN, CBG, CBDV, CBC i terpeny. Czyli tak naprawdę znajduje się to samo, natomiast już w nieco innych tutaj proporcjach, co możecie sobie zobaczyć, bo na przykład CBD, wiadomo, jest 5% tutaj i tutaj, ale czasami jest i więcej, co też zobaczycie w tych badaniach. CBDA. Przykładowo w olejku destylowanym wychodzi 0,5 mg, a w olejku surowym 1 mg. CBN 3 mg, a w destylowanym 1,5 mg. I tak dalej. Możecie sobie to zobaczyć wszystko na stronie właśnie Canaba Organics, do czego zachęcam. No i jak najbardziej zachęcam też właśnie do zobaczenia tego ostatniego odcinka, w którym możecie zobaczyć wyniki tych badań. No i też tam jest link do tych badań, żebyście mogli też sobie pobrać na przykład Excela, chyba to jest w Excelu, plik do szerszego wglądu. To było na dzisiaj, także jeżeli mieliście pytania dotyczące co wybrać, olejek surowy,
czy olejek destylowany, to myślę, że teraz jakby trochę się bardziej już rozjaśniło. Jeżeli będziecie mieć więcej pytań albo jakieś poważniejsze schorzenia i pytania dotyczące dawkowania tego olejku, no to już tutaj też możecie pisać. Mam nadzieję, że Wam jakoś tutaj będę mógł w tej kwestii pomóc. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie o tym też, żeby subskrybować kanał. Dlaczego? Dlatego, żeby widzieć te odcinki, które tutaj się pojawiają na kanale. Na kanale jest już 100, około 10 odcinków. Idziemy jak burza. Dwa odcinki co najmniej tygodniowo. Ostatnio były 3 odcinki. Także jeżeli nie subskrybujecie i nie dajecie tego dzwoneczka, to YouTube, jak donoszą najnowsze informacje dotyczące algorytmów YouTube'a, nie będzie Wam przypominał na głównej karcie o tym, że jest jakiś nowy film. Ja to testowałem też na kanałach, które sam obserwuję i rzeczywiście pokazuje mi się tylko te kanały, które na przykład oglądam, a nie subskrybuję, albo które właśnie subskrybuję i dodaję właśnie ten dzwoneczek do notyfikacji, a warto dlatego też go dodawać. Możecie zrobić taki test na przykład. Jeżeli już mnie subskrybujecie, to zróbcie odsubskrybowanie, poczekajcie chwilę, kilka sekund, znowu zasubskrybujcie mój kanał i zobaczcie, czy wtedy coś się zmieni. Najprawdopodobniej zmieni się wtedy, gdy jeszcze zrobicie, żeby pokazywały Wam się te wszystkie filmy, tam w tym dzwoneczku macie więcej informacji. Także zróbcie taki sobie mini teścik, zobaczymy, czy zadziała. Jestem też ciekaw Waszych odpowiedzi co do tego testu. Jak macie pytania, to piszcie. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję i pozdrawiam. Bless.